Dobra, chyba się nagrywa, ale widzę, że znowu są lagi, więc wyjdźmy sobie z chaty. Wtedy już wszystko powinno chodzić w 120 klatkach. Bez przycinek. Pozwólcie tylko, że wyjdę sobie jeszcze do folderu, upewniając się, czy odcinek się nagrywa. Nagrywa się, także witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku, w którym to dokończymy sobie jeszcze tutaj te turnieje wyścigowe. Także ja się udaję w to miejsce. Został mi już jeszcze ostatni wyścig do zrobienia. Tak właśnie w tym małym Meksyku. No, Denis nie ma. Tu jest już najlepszy wynik 1, najlepszy wynik brak. Badlands A, Badlands B, czyli tak, Badlands A, Badlands B, wyścig Riderów, mała pętla, miłośnik bezdroży, wyścig po mieście, Winewood, autostrada, no i właśnie tutaj został mi na wieś, ostatni wyścig tutaj. O, ale już przynajmniej jakiś konkretny wóz. To już nie powinno być żadnego problemu. Fajnie, fajnie skręcił. Bez kierunkowskaza się wdupił na mój pas. Już tam kij z kierunkowskazami, ale w lusterku mógłby zobaczyć, nie? Los Venturos, tam będziemy się jeszcze wracali. Jeszcze tam parę niedokończonych spraw zostało. No fajnie, żebym wjechał w sukni. No i elegancko.
No, czyli mamy tak. Na wieś, pierwsze miejsce. Badlands A, Badlands B, wyścig Love Riderów, mała pętla, miłośnik bezdroży, wyścig po mieście, Winewood, autostrada i na wieś. Najlepszy wynik. Pierwszy, pierwszy, pierwszy. No to już we wszystkich mam pierwszy. Dobra, czyli tak, mała pętla, albo dobra. Zobaczmy sobie może tak, na wieś. No, wszędzie mam pierwsze miejsce. To dobra. Anuluj. Także to już, słuchajcie, w Małym Meksyku można sobie usunąć. Tylko gdzie to było? Mały Meksyk. Mała dzielnica położona w centralnej części Los Santos. Dobra, dobra. Także ten turniej wyścigowy tutaj w Małym Meksyku mamy zrobiony. Prawdopodobnie teraz zajmę się, słuchajcie, robieniem toru ósemki, albo udamy się, słuchajcie, jeszcze w to miejsce, gdzie są te zakłady Inside Tracks i tam postaramy się postawić, czy postaramy się, no, na pewno postawimy, tylko czy trafimy, oczywiście nie, na zwycięskiego konia właśnie. Police. Pojechałem co prawda za GPS-em, no okej. Okay. Samo to jest gdzie indziej, nieco. Właśnie tu. To tam jeszcze le policjaj. Dobra, postawimy 5 dolców. No. Czy jest właśnie jakieś ten? Wymagania co do kwoty, którą muszę. Znaczy po prostu mam wygrać. Tylko. W zakładzie, zaraz zobaczymy. Nie, postaw na zwycięskiego konia w zakładach Inside Tracks. Tutaj nie ma żadnych wymagań co do kwoty. Dobra. Czemu są takie zacinki ze... Pani, nie? Jest oglądać zakłady koni w 30 klatkach. Ale w ogóle widzę, że są lagi. Jakieś. Znowu mnie też przycina. No właśnie. No i wygrał jakiś czerwony. No ale wyjście. Gdzie było? Właśnie wiem o tym. Mi się wydaje, że tak właśnie jest, kurde, w pomieszczeniach. Wyjdźmy po prostu na zewnątrz. Zobaczymy, czy na zewnątrz wszystko będzie działało ok. No, teraz już jest w porządku. Wejdźmy tam raz jeszcze. Nie wychodźmy do żadnego menu ani nic i po prostu zobaczmy, jak będzie to wyglądało teraz. Teraz już widzę, wszystko działa bez tego. Dawaj, co jest zielone koni, kurde, kolor Grove Street, i tak reprezentuje Grove Street, ten kuni. Dawaj. Dawaj. No i zaś czerwony wygranie. Co za łajza. Cześć, Nat, powitam.
To może tym razem postawimy na czerwonego i pewnie kurwa wygra zaś inny, nie? Dawaj. No i co? I pewnie teraz koniec Grove Street wygra, nie? Zielony. Albo te meksykańskie niebieskie. Dobra. No, dawaj, no pędź, no i co? I zaś, kurde, ci wygrają, wagosi. No ja pierd... Normalnie... Zaraz nakopię tym koniem do dupy. Obstawiam na czerwonego tym razem. I teraz pewnie wygrają, kurde, balasi, nie? Dramat, dramat. To obstawię na żółtego. Ciekawe, czy wygra. Mu się teraz wybije na prowadzenie, ale później na pewno ktoś go przegoni, nie? Ciekawe, czy ktoś zrobił jakieś takie statystyki odnośnie tego, który koni bardziej prawdopodobne, że wygra, nie? No i bala się wygrają, no kurw. Jedź, zapierdalaj, no. No c... Kurwa, no zaraz rozjebę ten automat, kurwa. Już mnie to zaczyna wkurwiać. Ostatnia szansa. Daję temu automatowi ostatnią szansę. Jak nie, to go kurwa wysadzę w pizdu. Już się wkurwiłem. Ma kurwa wygrać żółty koń. Jak nie, to rozjebę ten automat. Już przegrałem ile? Z 20 na tych. Ciś. No, pędź. No nie, i zaś. Kurde, no. Ciś. Jest. Dobra, jakie są szanse? Widzicie? Wystarczyło pogrozić. Wystarczyło pogrozić, że rozjebę ten automat. Ale że teraz wygrałem, to tego nie zrobię. Nawet bomba jest zdjęta. Dobra. Spokojnie. Nie mam złych zamiarów. Wygrałem zakład. Także wychodzę stąd. Ups. Nie wiem, co tam się wydarzyło w środku. Ale pocisnąłem przypadkiem guziczek. No i dobra, no i jest, słuchajcie. Jest achievement. Postaw na zwycięskiego konia w zakładach Inside Tracks. Okej. I zostają nam tu jeszcze takie achievementy jak... Ukończ misję ostatnie kroki. Maksimum wszystkie umiejętności broni. Właśnie te randki z tymi dziewczynami. Maksymalny szacun. Maksymalny poziom atrakcyjności. Wszystkie tereny gangów musiałbym jeszcze zdobyć. Nieruchomości już mam i milion mam, nawet mam 2 miliony. 100% poziomu gry, rozpocznij nową grę po zdobyciu 100% w innej zapisanej rozgrywce. I odblokuj wszystkie osiągnięcia. No i też te misje włamień, maraton koguta, no także jest jeszcze co robić. Jest jeszcze co robić. Także teraz może udam się z powrotem na Grove Street. I tam sobie zrobię jeszcze ten stadion, nie? Po czym wrócimy się do Adventures i tam też sobie ukończę te wyścigi i tak dalej. Tam też jest jeszcze parę takich spraw właśnie, które muszę dokończyć. No właśnie tych dziewczyn też tam będę musiał poszukać, nie? Właśnie. W nienawiści do balasów. Tak zostaliśmy wychowani.
Nie. Dobra. Okej, okay, nagle pościg już się stracił, nie? Żaden z policjantów nie widział, że CJ wbija do domu. Dobra, zobaczmy, jest Denise w domu, czy nie? Czy w ogóle jestem z nią już na takim etapie, że mogę sobie jej auto ukraść? Jeszcze nie. No idzie. Denise nie jest taka łatwa, jak mogłoby się wydawać. Ta już od razu, kurde, wiecie, po dwóch randkach już ten Figo Fago dała mi kartę i... A tutaj z Denise jednak trzeba się trochę bardziej postarać. Dobra. 8. Dajmy się na razie porozwalać całej reszcie, a dopiero później na prowadzenie się wybijemy może. Najpierw oni sobie tutaj pojadą jakoś. Dobra, jestem na pierwszym. I tych okrążeń jest 6, ja? No, ja teraz mam tutaj pełen fokus, słuchajcie, także później nadrobię sobie zaległości z czatem, ale... Muszę tutaj pilnować, żeby nie wpaść w poślizg. Tylko, że to auto niestety, ale... No, lubi tak wpadać. Jak się to nazywało w GTA Online? Maze Bank Arena? Teraz widzę, że taki dach ma... Nie wiem, czy przeszklony, czy otwarty, ale... Też bym w ogóle musiał tam porobić w online tę misję na tym stadionie, kurde, bo... jest dramat też. Nie mówię, ja w ogóle z tymi misjami w online to jestem tak w dupie. Żadnych tam... No, czyli chyba jeden napad mam tylko tam zrobiony tak naprawdę, albo z dwa. Teraz dopiero kupiłem salon gier, także skoki na kasyno też trzeba będzie porobić. No i sobie tak też ogarniam tę misję z doktorem Dre, nie? Tej agencji. Gdzie muszę ten jego telefon odzyskać, nie? Kurde, no i właśnie wpadł poślizg. Ostatnie okrążenie, miejsce pierwsze z 8, dobrze idzie. Czas jest mało istotny. I... pyk. Elegancko. Bogdana. A, też, no. No, no i co, jako nagrodę dostajemy... Właśnie te dwie fury, nie? Jest taki monster truck, no i właśnie... tą wyścigówę, nie? Którą mamy godzinę? 22:22. Słuchajcie, ja bym proponował sobie zrobić jakąś przerwę. Ale dobra, dogramy jeszcze ten odcinek do końca. Mam jeszcze 10 minut. Pyk. Zapisz.
Wyjdę sobie już z mieszkania, bo jak teraz wyjdę z powrotem do pulpitu, to znowu z tej chaty nie wyjdę, bo będą takie lagi, nie? Więc tak, słuchajcie. Tor 8 mamy już zrobione. To już mogę wywalić. I tutaj jest tak, Michel, coś tam w Śródmieście, San Fierro. Flint Country. Poszukajmy może, gdzie to jest. Z tą już byłem na randce, pewnie nieraz, ale... Nie, to mnie interesuje, bo tak gdzieś była też w Los Santos. A to była w szkole jazdy. W San Fierro. Dobra, ale to najpierw może poszukajmy tej. Flint Country. To jest gdzieś... Gdzie? Tutaj? Palmo Creek. Blueberry. Dilmore. Doczytajmy to tam, gdzie ona jest. Znajdująca się w Rodeo Los Santos. Taniec, przejażdżka, nie. Flint Country lubi słabo umieśnionych, atrakcyjnych mężczyzn. Przed rozpoczęciem randkowania można ją znaleźć w Omelation. W Blueberry. Dobra. Czyli tu. Jest Omelation. Dobra, to tam się udajemy. Dobra, zanim znowu zdradzę Denis, to jeszcze zobaczmy, czy jest w domu. Jest, dobra, to jeszcze się z nim na randkę tutaj ten ugadam. Mam jakieś kwiaty do niej, mam. Żeby sobie nie pomyślała, że jakiś taki mało romantyczny czy coś. Kwiatki. No co oni w ogóle, co Grove Street Games w ogóle z tą postacią zrobiły, nie? Wiesz, ona wygląda tragicznie. Dobra, dawaj. Do Monster Trucka. Dilerzy zawsze mają tyle gotówki, nie? Na pewno jest 1000 dolców. Ten tym Monster Truckiem tak po prostu na nie. Dobra, kolejna kawusia. I liczę na to, że da mi klucze do swojej fury przynajmniej. Najwyraźniej, chyba że CJ już po prostu nie może, no. Już nie daje rady. Aż ta baba go wykończy. No, jeszcze nie mogę, a do auta wsiąść. Dobra, to tak. Mam tam GPS-a zaznaczonego na ten, nie? Na Blueberry, dobra. Tam jedziemy poznać kolejną dziewczynę. Kurde, widzicie, niby miałem to robić w kolejności takiej, jakiej miałem to zapisane w przeglądarce. No ale wyszło jak wyszło. O, a jednak. Zostawiłem mi klucze do auta. Czyli do momentu, w którym nie pojawi się komunikat, to ten. A? Na pewno. Zostawiło mi klucze do samochodu.
Widzę. Właśnie. Zauważyłem. Z tego co wiem, jedna z tych kobiet też będzie miała właśnie takiego monster trucka u siebie na chacie. Ona za darmo potrafi auto przemalować. Wiesz, jest to jakiś profit, a widzę, że nawet te dwa sklepy z tymi ciuszkami się odblokowały. Chyba nawet ten najlepszy, ten DS, nie? Tam są właśnie takie najdroższe, kurde, garnitury, a jeszcze do Victima bym się musiał przejść. W Victimie to były fajne ciuszki. Tu był ten napis, nie? Max Payne. Taki easter egg. Piszę sobie tutaj gierkę tylko. Tak, to tak, to jest właśnie ta, co była w szkole jazdy, no. Miała monsterka właśnie i swój warsztat taki, nie? To właśnie od niej są takie dwa profity, że właśnie, no samochód na pewno, że idzie wsiąść do jej Monster Trucka, no i właśnie to, że za darmo potrafi przelakierować. Znaczy, dawał jakiś strój, to nie pamiętam. No ja lubię monsterki. O, dobra, tam już jest strzałka. Siema mała, chcesz postrzelać? Pewnie. No. Helena jest twoją dziewczyną. Ma u siebie Flint Range, ukryty zestaw zabawek, które mogą ci się spodobać. Postępy z Heleną. I ona mieszka na tej wsi, tutaj jak te kombajny i traktory jeżdżą, nie? Tutaj zaraz za... Żeby się chciało tutaj aż jechać. Tu to jest, nie? To tam pojedziemy zaraz. Postępy z Heleną. Helena, mam zawał. Traktorem tam nie pojedziemy. Dajcie mi jakiś normalny samochód. Co, też cały czas mi będą wyskakiwały postępy z Heleną? No. Ja pierdzielę. Nawet Ghost Street Games to potrafiło zdupić. Już teraz cały czas będzie pokazywał ten napis. Postępy z Heleną, postępy z Heleną, postępy z Heleną. Szkoda tylko, że cały czas... Cały czas stoją w miejscu. Aha. Fajnie. Tutaj była woda. No. O. Już skończyły się postępy z Heleną.
Dobra, ile już nagrywam odcinek? Już pół godziny. To dobra, ja się tylko udam, słuchajcie, w tamto miejsce i sobie odcinek zakończymy. Zrobimy sobie przerwę i później będziemy kontynuować najwyżej od tamtego miejsca. Gdyby w życiu udało się tak postępować z Helem, tak. Trzeba by było paździochowej zapytać. Jak tam z Marianem? Ale napoje z Heleny też są całkiem dobre. Dobra, więc słuchajcie, na tym etapie sobie na razie zakończymy ten odcinek. Także jestem już ochalony. O, nawet serduszko się już pojawiło i nawet te, mało tego jest ona dostępna, więc na pewno na jakąś randkę się z nim udamy. Ja sobie już tylko tutaj. Aha, mamy tą zakładkę Heleny. I co ona lubi? Poczytajmy sobie jeszcze. Helena preferuje restauracji. Najbliższa to świat znajdujący się w Rodeo w Los Santos. Dig Goblin. A, to jest ta restauracja. No dobra, to tam z nią pojedziemy. Kojarzę, gdzie to jest. Dobra, słuchajcie, także zakończę sobie odcinek, zrobię sobie przerwę. Także jeżeli się podobało, łapka do góry, sub, dzwonek. I widzimy się w odcinku kolejnym, gdzie kontynuujemy oczywiście od tego miejsca na randce z Heleną. Także, do zobaczenia.